was Armia Wyzwolenia Mazowsza. Światło. Światło. Jest dobrze? Coś się zapikało i teraz wybuchniemy. Szyb. A, północ. No, północ jest właśnie, jest północ. O tej porze gramy próby. Kiedy grasz parę lat w zespole, kiedy zjechałeś całą Polskę wszerz i wzdłuż, grałeś z różnymi kapelami, kiedy zdajesz sobie sprawę, doskonale wiesz, jak to wszystko funkcjonuje w tym kraju, a kiedy zaczyna powoli z ciebie schodzić ciśnienie na to, że gonisz coś, co jest tak naprawdę nie do końca osiągalne, dochodzisz do takiego wniosku, że chciałbyś robić w końcu to, po co zaczynałeś po całą przygodę z muzą, czyli chcesz po prostu robić to dla własnej przyjemności. Taką przyjemnością jest super grupa. Spotykamy się w pięciu dla czystej przyjemności, gramy sobie próby wieczorami, wyłączamy się od jakby całego świata zewnętrznego, doskonale się bawimy ze sobą, no przy okazji troszeczkę tam zaimprezujemy, ale to wszystko kręci się wokół takiej swobodnej, że tak powiem, atmosfery, gdzie każdy do zespołu wnosi jakiś swój pomysł, każdy mówi, co by chciał, w jaki sposób zagrać, jakoś to ze sobą kompilujemy. I tak powstaje muza, no i dochodzi do takiego momentu, że chyba tak chcemy, żeby wyglądało nasze życie muzyczne. Nie nastawiamy się na jakiekolwiek sukcesy, na jakiekolwiek nie wiadomo jakie historie, po prostu żyjemy z dnia na dzień z tą kapelą i patrzymy, co się będzie działo, tak? Jeśli zagramy jeden koncert w całej naszej karierze, no to spoko. Jeśli zagramy ich 1000, to też spoko, tak? Nie ma ciśnienia w tym temacie. Udało nam się zagrać z Kawalerami na początku i zobaczymy, co będzie dalej, tak? Za każdym razem nie narzucamy sobie jakichkolwiek ram, że za miesiąc ruszamy w trasę, za dwa lata ruszamy w trasę, nie. Zobaczymy. Idziemy krok po kroku, jak coś się pojawi fajnego, to po prostu wchodzimy, mamy tą chwilę, kiedy jesteśmy tylko my, scena i ludzie i się bawimy i nic więcej. Po dwóch latach wspólnych prób doszliśmy do wniosku, że trzeba by uwiecznić i nagrać nasze krzyki i wrzaski. Podzwoniliśmy po paru znajomych, dowiedzieliśmy się, gdzie ewentualnie moglibyśmy spróbować ruszyć z tą produkcją. Bardzo szybko doszli do tego, że nagramy u Przemka, u Perły w studiu w Opalicy, w Perlacie, z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że Przemek robi bardzo fajne rzeczy, które nam osobiście odpowiadają, jeśli chodzi o produkcję muzyczną, a druga rzecz jest taka, że jest przemiłym i przesympatycznym typem i doskonale się z nim pracuje. Być może uda się tą płytę wydać i nie wiem, albo mieć taką pamiątkę, którą się postawi na półce, się będzie mówił, opowiadał wnukom, jak to się było złym, groźnym rock'n'rollowcem i piło dużo gorzały na koncertach. Albo po prostu coś z tej płyty wyjdzie. No nie ma ciśnienia na to, żeby z tą płytą za miesiąc nagle, żeby ta płyta na miesiąc po nagraniu była w Empikach i żeby kosztowała 28,99. Tak, żeby był prestur i gigantyczny tras. Absolutnie nie. Raczej chcielibyśmy, żeby to wszystko poszło zupełnie naturalnie. Jeśli nagramy płytę, pokażemy paru osobom w kraju, jeśli ta płyta się spodoba, będą chcieli wydać, to proszę. To jedziemy z koksem, tak? Jeśli będą propozycje koncertowe, jedziemy, ale nie chciałbym, a na pewno chłopaki też by nie chcieli, żebyśmy odeszli od tego pierwotnego założenia, że spotykamy się razem na próbach, gramy fajną muzę, razem się doskonale bawimy, a co z tego wyjdzie dalej, to tylko czas pokaże. I mam nadzieję, że bardzo długo jakoś ten duch taki pozostanie i w takich klimatach będziemy się poruszać, bo to jest chyba cała scena grania muzyki metalowej w ogóle.